Witamy Was serdecznie. Dzisiaj Polskie Mamy w Chicago są na specjalnej prezentacji garnków Salad Master. Gościmy dzisiaj u Ewy i Sebastiana. Witamy, witamy. Powiedzcie nam troszkę, dlaczego tu jesteśmy, co tutaj robimy, bo dzisiaj będziemy mieli fantastyczny obiad do zjedzenia. Mamy naprawdę 25 ludzi na sali, więc jest duże zainteresowanie. Pomagajcie wszyscy. Jest bardzo duże zainteresowanie garnkami. Ewcia, oddaję Ci słowo, króciutko powiedz nam, co my tutaj robimy i czego się uczymy. Witam wszystkie mamusie, dziękuję bardzo Oleniek, Akasi i Justynce oraz wszystkim naszym gościom, którzy są tutaj dzisiaj z nami. Gotujemy, słuchajcie, gotujemy, a w niskiej temperaturze smażymy bez oleju, czyli robimy tak, że tak powiem, zdrowe gotowanie. A dużo wartości odżywczych i witamin zostaje w naszym jedzonku. A ja, słuchajcie, teraz robię naleśniki bez oleju. Zaraz Wam pokażę, jak to tutaj możemy ładnie przekręcić nasz naleśnik. Albo tam tak, na patelni, która nie jest... W ogóle nie jest tłusta. Nie, w ogóle nie jest tłusta. Także nasze naleśniczki się robią. A już tutaj mamy jedną turę zrobioną, także dzisiaj mamy naprawdę dużo... Kasia, pokaż dania, które mamy już tam, sałatki dużo mamy różnych porobione. Ciekawych tutaj rzeczy. Mamy ryż, tutaj mamy ryż z meatballs. Tak, tutaj mamy klopsiki z ryżem, zrobiło się wszystko w jednym naszym naczyniu. Tutaj tam robimy ryż babuni, a tam mamy sałatki, to jest mizeria, a teraz Sebastian, nasz szef Sebastian będzie w akcji. Zrobi tak, sałatkę nam na live, bardzo proszę. I zrobi Wam na live sałatkę. Weźmiemy banana, założymy nóż numer 3, zobaczcie jak można pięknie pokroić szybko banana. Okej, okay. Jak będziecie brać banany, pamiętajcie, nie bierzcie bananów, które są takie super miękkie, że się rozwalają. Muszą być takie troszeczkę twardsze, ale idealnie można je sobie pokroić. Bardzo ładnie się kroi to szybko. Później pokroimy truskawki i zrobimy taką fajną, letnią sałatkę owocową. Okay. Zobaczcie, truskawki weźmiemy też, włożymy je tutaj i na tym samym nożu pokroimy truskawki. Okazało się, że większość sałatek, dlaczego ludzie się nimi nie cieszą, są źle pokrojone. Są pokrojone w grube plasterki, w grube kawałki. Albo kroją ogórki, jak co nie, ludzie tutaj. A okazuje się, że odpowiednie pocięcie daje Wam odpowiedni smak w jedzeniu, w sałatkach. I to jest właśnie to, co chcemy Wam pokazać, jak to zrobić, żeby to miało smak. Żeby każdy, niezależnie czy to kobieta, czy facet, cieszył się sałatką i mogli je jeść częściej. Żona mi tu napakowała tych truskawek, jakbym na wakacje jechał. Tak jest. Słuchajcie, to najtrudniej jest to sobie wyciągnąć wszystko samemu. No zobaczcie, robię sałatkę na 20 kilka osób, prawda? Żeby to wszystko pociąć teraz nożem w domu. Ta sałatka mam zeszła prawie około 40 do godziny, prawda? 40 minut do godziny. No i kto ma czas na to? Prawda? Tu Wam chcę pokazać, że w ciągu paru minut, 5-6 minut można zrobić całusieńką sałatkę bez problemu. A można Was zamówić, żeby to Pani ściągać? Można, ale będzie taniej, żebyś sobie naczynia kupiła. Okej. Okay. Teraz wyciągniemy sobie to, damy nóż numer 2, potniemy troszeczkę jabłek. A jabłka potniemy troszeczkę na troszeczkę mniejsze kawałki. Osobiście w domu my tniemy z ogryzkami, ze wszystkim. A dla Was Wam zaoszczędzę. Ale jakbyście znaleźli pestkę w środku, to pomyślcie sobie, że to jest pajnat. Okej? Okay? Także nie będzie dobry, nie będzie źle. Ewa, co tam jeszcze muszę pokroić? Jeszcze wygląda na to, że melon. Co Ty gadasz? A jak mam pokroić melonki? A na numer 3, blubery tak. Na nożu numer 3 też? Super. No, zrobimy, nóż numer 6. Blubery, zrobimy na nożu numer 3, a zrobimy Wam melona. Pokażę Wam coś ciekawego. Melony kroimy w takie paski, tak żeby nam tu weszły w to otworek. I je nakrawamy w ten sposób. Czym drobniej je nakroicie, tym mniejsze kawałki z tego wyjdą. Ok? Ściągniemy tą górę. I teraz zobaczcie, zrobimy tak. Normalnie trzeba obierać melony, prawda? A co Wy na to, jak nie trzeba? Wow! Nie? Bajera, nie? No to jest naprawdę fajna rzecz, nie? Przestań takie komplementy prawić. No ale zobaczcie, naprawdę ubierania jest kupę, a tu się ładnie wszystko schodzi. Chcecie mieć jeszcze drobniejsze kawałki? Drobniejsze nacięcia musicie zrobić, te pierwsze, prawda? Pamiętajcie, że muszą być na tyle wąskie, żeby bez problemu weszły w ten otwór od maszynki tutaj. Fajna rzecz, zobaczcie, jak to szybko można zrobić. Co ciekawe, wszystkie kawałki są dokładnie takie same. Nie ma tak, że jeden jest grubszy, jeden cieńszy. To są dwa melony skrojone, zobaczcie jak szybko. Co tam jeszcze muszę zrobić? A cytrynkę zrobimy z
zest? Zrobimy zest? No to super, zrobimy zest. Normalnie są takie małe tareczki, żeby zest robić, prawda? Co ja nie lubię w tych tarkach, to jest to, że bardzo często opuszki niestety idą i nasze paznokcie do tego. A pokażę wam, no nóż numer jeden, można ładnie zest zrobić. Bierzecie cytrynkę i... Wow. Prawda, jest fajny zest, a nic wam nie zastąpi świeżo skrojonej cytryny. Jakbyście chcieli, możecie do tego także dokroić troszeczkę a pomarańcza. Skórki to też jest bardzo ciekawy smak do tej sałatki. Teraz cytrynkę... Bardzo, bardzo prosto, prawda? A przekroimy na pół. Czy na ćwiarteczki? Przekroisz mi? Tak jest. Słuchajcie, zobaczcie, macie prawdziwy zest. Świeżo, świeżo skrojone. Co jeszcze tutaj musimy zrobić? Słuchajcie, dużo ludzi wyciska cytrynę tylko, prawda? A wiecie, że możecie zrobić miąższ cały, uzyskać też, tak samo z pomarańczem. Na ćwiartki to robicie. Jak będę miał miejsce, zaraz tu wejdę. Nie ma. Ale cytrynka fajnie pachnie. Ale mnie wstrzymuje żona. Proszę bardzo. No, zobaczcie, można to na nożu numer jeden przyłożyć i ten miąższ cały z tego ściągniecie do samej skórki też. Tak wtedy zamiast tylko wyciskać sok, macie też ten błonnik z tej całej cytryny. Okay. Możecie to tak samo zrobić z pomarańczem jak chcecie, wszystko dokładnie tak samo działa. Okay. No i później najgorzej jest są nasze jagody, prawda? To jest naprawdę trudne do pocięcia. Ja wam pokażę, jak można fajnie jagody pociąć na maszynie naszej. Mamy taki specjalny nóż, teraz nowy jest, do jagód. Jeśli ktoś ma starszą maszynkę, to może nie mieć jeszcze tego noża. O, ta ucieka. Ta się nie da pokroić. A. Ta nie chce być jedzona. Tak. I teraz słuchajcie, jagody są fajne, prawda, ale pokroić naprawdę nie jest łatwo. Zaraz wam pokażę ten cały tryk na to. Wyciągniemy cały ten miąższ fajny. I teraz do jagód. To jest nóż numer 6. Ebuś, może mi pomóc proszę z tym? To będzie bardzo ważne. Z tamtej strony, żebyś poszła. Tak jest. Zakładacie nóż numer 6. To jest nóż, żeby kroić jagody, cranberry i takie inne rzeczy, prawda? Bardzo, bardzo, bardzo wygodne. Już kroisz? Tak. Otwieramy ten haper. I zobaczcie, ta ręka musi bardzo szybko kroić. Dajesz? Teraz... Zobaczcie, zobaczcie. Patrzcie, idealnie. Widzicie? Zobaczcie. No, idealnie pokrojone są. Zobaczcie. Jezu kochany. No to... Pięknie, zobaczcie. No to jest naprawdę idealne. Piękna sałatka. Pięknie. I teraz jeden zaczęła to wymieszać, bez żadnego dressingu, bez niczego, macie gotową sałatkę. Okay? Super. Dziękujemy wam kochani. Dziękujemy. Za to, że nas zaprosiliście. Dziękujemy bardzo. Będziemy się tutaj cieszyć świetnym jedzeniem, świetną atmosferą i zapraszamy was do zapoznania się z gatunkami Salad Master, bo naprawdę warto, a każda mama może mieć czas sobie dla siebie. Tak jest. Brawo.